Już w najbliższy weekend ulice Kazimierza zamienią się w wielką scenę festiwalową, a to wszystko za sprawą kolejnej edycji Festiwalu Kultury Żydowskiej. Tym razem domkniemy żywioły i program skupiony jest wokół powietrza. A co dokładnie się będzie działo? Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest Ruach, czyli powietrze. Ono oczywiście ma wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Natomiast to powietrze jest czwartym z żywiołów, który domyka cykl żywiołów na Festiwalu Kultury Żydowskiej. W tym roku taką chyba najważniejszą informacją, która mam nadzieję skupi wielu krakowian, ale także gości, którzy przyjadą do Krakowa, jest powrót na Szeroką, czyli dokładnie tu, gdzie jesteśmy, na koncert, który już od wielu, wielu lat wpisuje się w historię Krakowa, czyli Szalom na Szerokiej. W sobotę 1 lipca wystąpią artyści z Izraela, m.in. Bumpam, z gośćmi, z Netą Elkayam, z Kutimanem i z Szajem Cabari, ale będą także przedstawiciele nowej muzyki klezmerskiej, dwa pokolenia, czyli Frank London, Michael Winograd i wielu wspaniałych artystów, których na pewno warto zobaczyć i przy których muzyce także będziemy mogli wspólnie się cieszyć. Serdecznie zapraszam na 28. edycję Summer Jazz Festival Kraków, która rusza 2 lipca, niedzielą nowoorleańską, czyli wielkim świętem jazzu tradycyjnego, jazzu swingowego. Przyjdźcie na rynek główny, o 12 będą koncerty się odbywać w kawiarenkach, potem pochód o 17 dookoła rynku i koncert główny na Placu Szczepańskim, gdzie będą przeróżne atrakcje. Nasze big bandy małe, orkiestra Wojtka Groborza, Dedicated Playing Family, ale też grupa z muzyków baskijskich z Hiszpanii, 6-osobowa, bardzo ciekawa. Cały festiwal to 120 koncertów, wielkie światowe gwiazdy. Bezpieczeństwo na Zakrzówku wszystkim kojarzy się z akwenami wodnymi. Natomiast Zakrzówek to piękne tereny, po których możemy jeździć na rowerze, spacerować, wspinać się czy po prostu odpoczywać. Ale musimy pamiętać, że jest to teren starego kamieniołomu i barierka nie wychylaj się albo nie przekraczaj nie jest tutaj postawiona bez powodu. A czemu tak jest? Dostosowaliśmy teren, który tutaj był, do tego, żeby bezpiecznie z niego korzystać. Stąd też jest dużo alejek, alejek o różnej formie, z której możemy korzystać, czyli nordic walking, bieganie, ale podstawową rzeczą, która jakby też wyznacza to bezpieczeństwo, to jest ogrodzenie czy barierki, o które prosimy, czy też przestrzegamy, czy też nawet jakby prosimy Straż Miejską, żeby jakby pomagała na początku mieszkańcom w tym i ostrzegała, że tych barierek przekraczać nie można. W parku są oznaczenia, które mówią o tym, że przekraczanie tej linii, która oczywiście jest umowna, można ją przejść, może zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu. Ten górotwór się zmienia. Tam, gdzie nie było skały, może być ślisko, może być na przykład, nie wiem, wcześniej była ścieżka 60-centymetrowa, teraz jest 30-centymetrowa. Tak naprawdę tych urwisk nie widać, jest trawa, jest zieleń. Możemy gdzieś, jeżeli przekroczymy tą barierę, to jakby to nie są żarty. Chociaż miesiące letnie wszystkim kojarzą się nam z odpoczynkiem, na pewno nie krakowskiej kulturze. Ta ma dla Was masę propozycji. Sztuki wizualne, film, design czy literatura to tylko nieliczne z nich, które specjalnie dla Was sprawdziłam. Kraków uznawany jest przez wielu jako miasto, które ma największą ofertę muzealną nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. W Krakowie mamy aż 65 aktywnie działających artystycznie teatrów. Pierwszy kinematograf pojawił się w Krakowie w 1896 roku. Pierwsze kino powstało 11 lat później. A jak to wygląda teraz i jaką mają dla Was ofertę wakacyjną? Festiwale literackie, spotkania z twórcami, księgarnie czy antykwariaty to tylko nieliczne pozycje na literackiej mapie Krakowa. W naszym mieście muzykę klasyczną można usłyszeć przy kawie czy w ogrodzie botanicznym i tego również nie zabraknie w te wakacje. Nasze miasto słynie również z imprez plenerowych. Od wielkich koncertów po wspólne spacery czy piknikowanie, jak i spotkania sąsiedzkie w takich ogrodach jak ten, czyli ogrodach społecznych.
Harrison Ford powraca w roli nieustraszonego archeologa. Film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia już od 30 czerwca w kinie pod Baranami. A dzień wcześniej tę pełną brawurowej akcji produkcję będzie można zobaczyć przedpremierowo z prelekcją, którą wygłosi filmoznawca Jan Sławiński. Wydarzenie plenerowe w Ogrodzie Biblioteki Głównej zorganizowane w przeddniu setnej rocznicy urodzin Wisławy Szymborskiej. W programie m.in. spotkanie z Michałem Rusinkiem, wieloletnim sekretarzem noblistki. W najbliższą niedzielę uroczyste otwarcie parku imienia Wisławy Szymborskiej w setną rocznicę jej urodzin. Organizatorzy przygotowali bogaty program warsztatowo-artystyczny. Polskie Skarby Kulinarne. Nasz program odpowiedzialności społecznej Makro uruchomiło program z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Od samego początku poszukiwaliśmy najlepszych smaków i najlepszych miejsc, organizując plebiscyt Najlepsza Restauracja. Dzisiaj po raz pierwszy w winnicy Srebrna Góra, w której się znajduje, nagrodziliśmy 45 najlepszych restauratorów, szefów kuchni w ramach tego plebiscytu oraz laureatów Złotej Korony, czyli osób najbardziej zasłużonych dla promowania, dla tworzenia nowoczesnej kuchni polskiej.